Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale i jest to kontynuacja tak naprawdę odcinka wyprawkowego, gdzie pokazywałam Wam kity, można powiedzieć wyprawkowe, czyli to, co nie do końca nam się sprawdziło przy wyprawce dla niemowlaka. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam pokazać hity, czyli takie produkty, które moim zdaniem bardzo się przydają, które u nas były w większości must have lub też produkty, które w przeciwieństwie do niektórych z tamtej kategorii, które Wam pokazywałam, tutaj nam się sprawdziły, natomiast podkreślam to również na początku tego filmu, tak jak zrobiłam to wtedy, że to są moje subiektywne odczucia, to są nasze opinie, plus to jest to, co się sprawdziło przy naszym dziecku, gdzie każde dziecko, każdy rodzic jest inny, każdy z nas wychowuje dziecko inaczej, każdy ma inne potrzeby, także tutaj wiecie, podkreślam, że to jest tylko takie, to są tylko moje odczucia, tak? I to są moje opinie, to są rzeczy, które w naszym przypadku się sprawdziły. Natomiast w tym odcinku chciałabym też pokazać Wam kilka rzeczy dla mamy, które się przydają, zwłaszcza na początku albo jeszcze w trakcie ciąży. Tutaj jedna rzecz jest, która dla mnie zrobiła ogromną różnicę. No i też podkreślam, że to nie jest pełen film wyprawkowy, czyli od A do Z cała wyprawka, ponieważ tego jest naprawdę mnóstwo, tylko takie produkty, które wydaje mi się, że są ważne. Ważne, że grają istotną rolę, przynajmniej u nas grały, które u nas się faktycznie sprawdziły lepiej jakoś niż inne. Także to są takie moje, można powiedzieć, że must have w większości. I zacznijmy od tej kategorii właśnie mama. Mam tutaj wszystko spisane w telefonie, żeby nie zapomnieć. No i tak, numer jeden, poduszka ciążowa. To jest jeszcze coś takiego, jedna rzecz, którą chciałam poruszyć w temacie ciąży. Tutaj mam ją obok nawet, chociaż jest ona wielka, także ciężko będzie mi ją Wam pokazać. To jest taki rogal. Będę chciała chyba sprzedać tą poduszkę, no bo już mi się nie przyda. To jest poduszka akurat marki Puffy, ona była dosyć droga, natomiast ani przez chwilę nie żałowałam tego zakupu, chociaż słyszałam różne opinie, że niektórym się sprawdzają, w większości w sumie osób, ale u niektórych totalnie nie. Natomiast ja miałam ogromne problemy, zwłaszcza już w drugiej połowie i tak w końcówce ciąży ze snem nie mogłam spać, wszystko mnie bardzo bolało i gdyby nie ta poduszka, to ja nie wiem, jak bym sobie poradziła. Chociaż wiem, że można to zastąpić na przykład, nie wiem, zwiniętą kołdrą czy czymkolwiek, ale dla mnie było to niesamowicie praktyczne, odciążyło też mój kręgosłup, bardzo dobrze też w ciągu dnia mi się leżało z użyciem tej poduszki, także ja polecam. Kolejne rzeczy tutaj to będą takie rzeczy związane z karmieniem. Jedna, której nie mam tutaj, bo już po prostu tego nie mam, postaram się wkleić Wam jakieś zdjęcie, o co dokładnie chodzi. To są kapturki na sutki, natomiast to było przydatne akurat w moim przypadku, ponieważ nie umiała przy karmieniu złapać już w szpitalu, złapać mojego sutka, mojej brodawki, po prostu moje, no dobra, no tutaj myślę, że większość kobiet ogląda, więc powiem wprost, moje brodawki jakby się tak chowały, one są na tyle jakby miękkie, że się chowały i ona nie mogła złapać, więc do karmienia u mnie były bardzo przydatne właśnie takie silikonowe kapturki, które już mi poleciły położone w szpitalu i to faktycznie się sprawdzało, dopóki ją karmiłam piersią, no bo już nie karmię. Natomiast co jeszcze mi się sprawdziło? Kompresy na sutki. To są kompresy marki Multimam. Trochę mi tutaj jeszcze zostało, więc oddam jakiejś świeżo upieczonej mamie i powiem Wam, że to jest zbawienie na takie obolałe piersi. Wiadomo, jak to jest. Jeśli jesteście mamami, to wiecie. Jeśli nie, no to możecie się przygotować i naprawdę, jeśli planujecie karmić piersią, to jest coś, co ratuje życie przy bólu właśnie brodawek. Także serdecznie Wam polecam. Polecały to nam położne w szkole rodzenia. No i muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie mi się sprawdziły. To są takie jakby małe kompresy nasączone takim płynem chyba z lanolino, takim żelem w sumie właściwie. To są takie łagodzące kompresy, które jakby likwidują ten dyskomfort i tu teoretycznie jest napisane, że maksymalnie na 1 godzinę nakładamy. Ja pamiętam, że mi się zdarzyło nawet na noc nałożyć, albo sobie nastawiałam po prostu jakiś tam budzik. Nie wiem, czy to miałoby znaczenie, gdyby, wiecie, czy coś by się wydarzyło, gdybym zostawiała na całą noc. Natomiast no myślę, że to jest ważne, żeby jednak o tą skórę zadbać, bo im bardziej ona jest taka później wysuszona, czy też dojdzie do popękania, no to gorzej jest z tym karmieniem, także tutaj to jest bardzo ważne. I ostatnia rzecz dla mamy, która akurat u mnie bardzo się przydała, to są wkładki laktacyjne, ale konkretne wkładki laktacyjne marki Lovie. Miałam dużo różnych, ponieważ te
no przyznaję, że są dosyć drogie, miałam dużo różnych wkładek, ale mam wrażenie, że po porodzie, znaczy mam wrażenie, na pewno tak jest, że po porodzie te wszystkie hormony dochodzą do siebie, no i ja na przykład trochę bardziej się pociłam i wszystko takiego, co było przy mojej skórze, mnie bardzo drażniło. I jedyne wkładki laktacyjne, które mnie nie drażniły, bo były ekstremalnie cienkie, to są właśnie te z Lovi. One są tak pojedynczo pakowane, mogę Wam tak pokazać. I one są po prostu cieniutkie. Tutaj chyba nawet jest napisane, jakie to jest cienkie, nie? Tak, 1 mm. Natomiast są wysokochłonne, ponieważ potrafią wchłonąć nawet 100 ml. Także naprawdę super sprawa, bardzo Wam polecam. Jeśli też macie taki problem, mi na przykład było strasznie gorąco, ta skóra się tutaj po prostu gotowała. Mimo, że to były zimne miesiące, kiedy urodziłam Nel, więc te wkładki laktacyjne to były tak naprawdę jedyne, które moja skóra akceptowała. I teraz przechodzimy już typowo do wyprawki dla dzidziusia. Zacznijmy od kategorii butelki. Pokazywałam Wam butelkę z Suavinex w tym poprzednim odcinku, która nam się totalnie nie sprawdziła. Natomiast mam wrażenie, że Nel przechodziła przez kilka etapów. Od początku używaliśmy butelki też do karmienia, no bo tak jak mówię, ja nie miałam tyle pokarmu, potem przeszliśmy już na mleko modyfikowane, także cały czas te butelki były w użyciu, ale ona miała kilka takich etapów, że raz po prostu jakieś butelki totalnie nie akceptowała, później ją nagle polubiła, później tą, co polubiła, to jej nie akceptowała i przeszliśmy przez kilka butelek. Na początku dobrze nam się sprawdzały butelki z Lovi. Naprawdę tych smoczków mieliśmy kilka, tych butelek też, one są akurat te o pojemności 150 ml, więc jak jeszcze troszeczkę mniej jadła i naprawdę te butelki akceptowała, były fajne, nie kapały, ten przepływ był dla niej akurat, także spoko, chociaż tutaj no, tak jak mówię, to jest w przypadku Nel. Dalej sprawdzała nam się fajnie butelka z Twist Shake i obecnie używamy butelek z Avent. Tutaj jest akurat taka mniejsza, ale mamy też większą, którą karmimy aktualnie Nel. No i pokazuję Wam te butelki różne, mimo tego, że tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna, ale pokazuję je Wam po to, bo moja rada jest taka: nie przywiązujcie się tak, jak ja się przywiązałam do tej jednej butelki z Suavinex, która mi się wydawała, że jest super, a się nie sprawdziła. Także jeśli macie jakieś problemy z karmieniem butelką, po prostu kupcie inną butelkę i sprawdźcie. U nas no miało to duże znaczenie, że tych butelek, rodzajów butelek było kilka, ponieważ naprawdę Nel nie akceptowała niektórych, albo właśnie tak jak mówię, przez dłuższy czas piła z Lovi, a potem nagle nie chciała kompletnie z tych butelek pić, denerwowała się, a na przykład przeskoczyliśmy na Avent i już jest super. Także to jest taka mała rada. Kolejna rzecz, tak trochę to jest nie po kolei, ale kolejna rzecz to jest termos, który nam się bardzo przydał, ponieważ my dużo czasu spędzaliśmy i nadal spędzamy w sumie u babci Nel i też jak gdzieś sobie po prostu wychodzimy, jeździmy i to mleko musimy przygotować, no bo tak jak mówię, nie karmię piersią, no to termos to jest taki must have, czy po prostu jeśli macie zamiar też podróżować z dzieckiem, termos to jest must have, ponieważ utrzymuje jednak tą wodę w odpowiedniej temperaturze. Samą wodę oczywiście tutaj wlewamy, nie gotowe mleko, mleko przygotowujemy sobie wtedy gdzieś tam na miejscu, ale jest to naprawdę bardzo wygodne i to jest akurat termos marki Twist Shake, ale jestem pewna, że jest wiele różnych na rynku. Dalej, termometr elektryczny. I to daj go do kategorii karmienie, ponieważ my jesteśmy takimi trochę przeżywającymi rodzicami, którzy mierzą temperaturę mleka i wody termometrem. Ja wiem, że można sobie sprawdzić na nadgarstku, różne są sposoby i tak dalej, spróbować po prostu, ale my wolimy mieć pewność od samego początku, woleliśmy mieć pewność i ten nam się bardzo fajnie sprawdza. To jest termometr z MicroLife, który mierzy temperaturę zarówno właśnie na przykład wody, mleka, wody też do kąpieli. Oczywiście można sobie zmierzyć temperaturę, chociaż już teraz jesteśmy z tą akurat wodą do kąpieli na tyle wprawieni, że nie mierzymy, ale można. Oraz oczywiście można mierzyć temperaturę dziecka, ponieważ tutaj, czy też swoją, ponieważ jest tutaj taki, przestawia się, że po prostu mierzymy temperaturę człowieka i wtedy sobie można to w łatwy sposób zmierzyć. Także akurat ten marki MicroLife w jakiejś aptece Tomek go kupił. Bardzo fajnie nam się sprawdził. I tutaj zarówno w tematyce karmienia, jak i w tej kategorii mama bardzo fajnie się mi sprawdził laktator elektryczny. To oczywiście też nie jest
taka rzecz, bez której się nie obejdziecie niektórzy, ponieważ no nie każdy z nas będzie tego potrzebowała, ale z tego co wiem, większość osób jednak woli mieć już na sam początek laktator, ponieważ różnie jest, no nie przewidzimy tego, jak będzie, czy to mleko będzie odpowiednio, czy tego mleka będzie odpowiednio dużo w naszym organizmie, w naszych piersiach, czy dziecko będzie potrafiło ściągnąć sobie to mleko. I ja na początku miałam laktator z Medeli, ale on dosyć wolno mi ściągał to mleko, więc w szpitalu tam panie położne mi dawały też inne na dwie piersi, więc to jest bardzo też przydatne, żeby od razu z dwóch piersi ściągać, tym bardziej jak ja ściągałam jeszcze wtedy w nocy po każdym karmieniu to mleko, no to jednak ten czas ma duże znaczenie. Natomiast później w domu nawet dostałam w prezencie w sumie od Lovi, także tutaj to nie jest współpraca, ale dostałam go akurat od marki Lovi i powiem Wam, że świetnie mi się sprawdził, bo dużo lepiej to mleko ściągał faktycznie. I to jest laktator, w sumie nie wiem jak to jest model, model numer 50070, nie wiem czy on ma jakąś nazwę. Wstawię Wam po prostu linki, a tu jest Expert 3D Pro. Wstawię Wam linki i on jest też z takim wyświetlaczem, czekajcie, jak go się włączało, już nie pamiętam, bo już go dawno nie używałam. Nie wiem, chyba nie, może nie ma baterii albo jest nienaładowany. Ale w każdym razie on ma tutaj wyświetlacz taki elektroniczny, gdzie pokazuje nam czas ściągania i można też regulować intensywność ściągania. Do niego pasują oczywiście butelki z Lovi i jest w zestawie, przynajmniej w tym zestawie, ja miałam tylko jedną tą, nie wiem jak to się nazywa, ten lejek na pierś. Natomiast zdecydowanie wolałabym mieć dwa na dwie piersi, tak jak mówię, wtedy jest dużo, dużo szybciej, sprawniej. Kolejna rzecz w kategorii karmienie, to jest poduszka do karmienia. Wiem, że też niektóre mamy nie używają w ogóle tych poduszek do karmienia, można też używać tej, na której spałyśmy, będąc w ciąży, ponieważ ona też się sprawdzi przy karmieniu dziecka, natomiast no, jest to tak duże, po prostu nieporęczne, że ja wolałam mieć jednak poduszkę do karmienia i ona faktycznie mi się sprawdziła. Później już jak Tomek też karmił czasami Nel, czy to moim ściągniętym mlekiem z butelki, czy już tym modyfikowanym, no to on na przykład wolał normalnie trzymać sobie Nel na ręku i ją karmić, natomiast powiem Wam, że dla mnie to było duże ułatwienie, ponieważ nie bolało mnie wtedy plecy, nie bolało mnie ręce, bo nie musiałam ciężaru tego dziecka, mimo że ona była naprawdę leciutka, no ale wiadomo, że tutaj ma jakiś tam wpływ. Nie musiałam ciężaru tego małego człowieka utrzymywać na swojej ręce, tylko po prostu zakładałam sobie tą poduchę w ten sposób, układałam Nel i mogłam spokojnie karmić, czy to z piersi, czy właśnie butelką. Ta poducha jest akurat z Color Stories, bardzo mi się podoba. Jest naprawdę taka wygodna, ale też estetyczna. Nie ukrywajmy, że zwracam uwagę też na te walory estetyczne i tak się zastanawiam, czy jeszcze nam się przyda, bo już teraz ona jest na tyle dużo, że sobie tak po prostu dupką właściwie prawie, że siedzi, no oczywiście na, tak na pół leżąco, także nie martwcie się, że ją sadzamy, natomiast no już tej poduszki do karmienia raczej nie używamy teraz w 5 miesiącu, jak jest Nel, więc no nie wiem, czy do jakiegoś później jak będzie siedziała, może będzie jej to przydatne, nie wiem, dajcie znać, czy jeszcze później się przydaje ta poduszka do czegoś, czy nie, czy ją po prostu, nie wiem, sprzedać, oddać. Dajcie znać, jak to było w Waszym przypadku. Co tutaj mam jeszcze? Czajnik z utrzymywaniem temperatury, dogram przybitki takich rzeczy, które mam w domu, a które po prostu, których nie będę tutaj nosiła, no bo no, nie będę czajnika tu przynosiła, albo nie wiem, łóżeczka. Natomiast czajnik z utrzymywaniem temperatury bardzo nam się przydał, właśnie dlatego, że robimy jej mleko modyfikowane i wtedy możemy sobie ustawić taką temperaturę, jaką chcemy i on już tą temperaturę trzyma. Nie musimy, wiecie, mieszać tej wody z zimną, nie musimy kombinować, czy studzić tej wody, czy też... No po prostu jest bardzo wygodnie, więc kupiliśmy sobie czajnik z utrzymywaniem temperatury. Nie wiem jaki to jest model, postaram się dopytać Tomka, bo tam chyba nawet nie jest napisane. Także postaram się to, co znajdę, podlinkować Wam też w opisie pod tym filmem. Natomiast uważam, że przy karmieniu mlekiem modyfikowanym jest to bardzo, bardzo przydatne. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o kategorię karmienia, a nagrywam już ponad 15 minut. Okej, dalej kategoria sen. I tutaj krótka recenzja. W sumie to nie jest tak, że to są jakieś moje must have, ale u nas bardzo się fajnie sprawdziły. Łóżeczko. No łóżeczko to jest must have, więc my zdecydowaliśmy się na łóżeczko dostawne marki Chico. Next to me forever. Czyli takie, które
na bardzo długo się przydaje, jest, ma regulację nóżek, więc może być wysoko przy naszym łóżku, może być też regulowane w zależności od tego, jak nasze łóżko jest wysokie oczywiście. Ma taką opuszczoną ściankę, dzięki której dziecko jest po prostu na wyciągnięcie naszej ręki w nocy. Także to jest bardzo wygodne. Ja uważam, że dostawka naprawdę to był świetny pomysł. Nie trzeba też na karmienie nocne, zwłaszcza to jest duże utrudnienie. Nie trzeba wstawać całkowicie do tego dziecka, tylko wyciągamy z łóżeczka i mamy już przy sobie. Co tam jeszcze z tym łóżeczkiem? Jest naprawdę bardzo fajny materac, ten, który był w zestawie, z tego co pamiętam, bo jest odpowiednio twardy i jest to też łóżeczko z takiej siatki jakby po bokach, więc fajnie przepuszcza powietrze, ale dziecko nie obija się o szczebelki, a też te takie ochraniacze na szczebelki nie są zalecane, ponieważ no też to jest takie jakby jak pościel, więc dziecko może jakoś tam po prostu się poddusić takim czymś, więc to łóżeczko dlatego nam się bardzo fajnie sprawdza i myślę, że też fajnie wygląda, chociaż mi się podobało łóżeczko, kurczę, już teraz nie pamiętam jakiej marki, było bardzo, bardzo ładne, też właśnie w tym stylu, z takiej siatki, ale troszeczkę takie bardziej stylowe powiedzmy, ale miałam mały problem tam z zamówieniem tego łóżeczka i ostatecznie mamy to i jestem bardzo zadowolona. Napiszę Wam tutaj, albo zostawiam po prostu linka do jakiego wieku to łóżeczko się nadaje, bo już nie pamiętam teraz, ale jest naprawdę duże, także później jak dziecko jest większe, to opuszczamy sobie po prostu, żeby było na wysokości no, podłogi praktycznie i większe dziecko też może w takim łóżeczku spać. Mamy też z marki Chico Baby Hug, Baby Hug Air to chyba się całkowicie nazywa i to jest takie łóżeczko na kółkach. Bardzo to się fajnie sprawdza, kiedy na przykład mama jest sama z dzieckiem w domu i wiecie, to dziecko cały czas chce gdzieś tam widzieć mamę, być blisko, natomiast nie wiem, muszę iść do łazienki, muszę wziąć prysznic, muszę coś sobie ugotować, chcę czymś się zająć, a to dziecko mieć cały czas przy sobie, czy śpi, czy po prostu sobie leży, to jest naprawdę super sprawa i dla mnie to jest must have wyprawkowe. Oczywiście są różne takie siedziska, które też wiem, że innym osobom się sprawdzają, natomiast u nas bardzo fajnie się to też sprawdziło. Zawieszamy też na niej jakieś tam teraz zabawki, więc Niunia też fajnie w ciągu dnia może się tam po prostu bawić i moim zdaniem przy dziecku, które jest dosyć absorbujące, jest to fajna taka odmiana od, nie wiem, leżenia w kokonie w ciągu dnia, czy tam na macie, po prostu są różne miejsca i to dziecko można sobie przekładać, żeby miało jakieś tam powiedzmy zajęcie i jakieś inne ułożenie. Dalej, kokon z cienką gąbką. W poprzednim filmie właśnie z tymi rzeczami, które nam się nie sprawdziły, czekajcie, sięgnę go, pokazywałam Wam kokon, który nie do końca nam się sprawdził, a tutaj mamy kokon marki Sleepy, dostaliśmy go w prezencie również od Zaufaj Położnej, także bardzo dziękuję, bo świetnie nam się sprawdził. Akurat ja mam tutaj wyłożony taką grubą pieluchą bawełnianą, jako takie prześcieradło. Wow, jak jest brudny. O kurde, ale przypał. Słuchajcie, dobra, nie zwracajmy na to uwagi, leżał trochę na podłodze, bo już go nie używamy na tą chwilę, ponieważ Nel śpi w swoim łóżeczku już teraz. Natomiast kiedy spała z nami w łóżku, był naprawdę mega, mega przydatny. Co prawda jest dosyć mały, także jak dziś już jest większy, a chcecie go kłaść w tym kokonie, no to na zbyt długo się nie przyda. Natomiast o co mi chodzi z tym kokonem? Tutaj ten materacyk, on jest faktycznie twardy, powiedzmy, po prostu nie jest taki, że dziecko się w niego zapada, na pewno nie zdobią się żadne takie łódeczki. On jest jak materac, taki klasyczny w łóżku, także genialnie zdaje tutaj egzamin, jeśli chodzi o komfort leżenia i o ułożenie kręgosłupa dziecka. Także bez żadnych oczywiście poduszek, bez żadnych dodatków, jak Nel spała jeszcze z nami w łóżku, no to w takim kokonie. I to też, że on nie jest taki duży, to jest duży plus, ponieważ my nie musieliśmy gdzieś tam, nie wiem, na samym skrawku łóżka spać, tylko właśnie mieliśmy dosyć dużo miejsca. Także bardzo Wam ten akurat kokon, ten model polecam, świetnie nam się sprawdził. No i co tutaj jeszcze mam w tej kategorii? Misie grające sobie napisałam, dlatego że pokazywałam Wam Szumisia, który jest dosyć popularnym misiem takim do usypiania. On nam się nie sprawdził. Dlaczego? No to obejrzyjcie sobie tamten film. Natomiast sprawdziły nam się takie misie grające z kołysankami. Pokażę Wam tutaj przykładowe.
Też mamy tego dosyć dużo, no bo wiadomo, każdy przynosi jakiś tam prezent. Mamy jeszcze taką sowę fajną ze światełkami, trochę podobną do tego misia. Ten jest akurat z Chico również. Tak on wygląda i tutaj sobie klikamy. I lecą jakieś melodyjki, światełka się świecą, także to jest naprawdę fajne. I te melodyjki, jakieś tam kołysanki, usypianki lepiej się u nas sprawdzały. Nel przy nich faktycznie zasypia. I tutaj mamy też taką, no nie wiem jak to, pozytywka bardziej. Tutaj jest gryzak u góry, można to sobie zaczepić na wózek, na łóżeczko. I my zaczepiamy to na karuzelę nad łóżeczkiem i Nel fajnie się tym, jak się obudzi, to się tym bawi. Bo dosięga rączką do tej tutaj dolnej części, także w ciągu dnia jej to zawieszamy. Można to też do fotelika na przykład zaczepić. I to jest taka, o, taka bardziej pozytywka. Dobra, teraz to będzie grało. Dobra, słuchajcie, to gra i gra, to będę mówiła w trakcie. To akurat dostaliśmy tą lamę w prezencie i naprawdę fajnie się sprawdziła. I właśnie przy tego typu melodiach Nel, o skończyło się, Nel zasypia bardzo dobrze. Chociaż no tutaj oczywiście podkreślam też, że możecie sobie też usypianki jakieś, kołysanki znaleźć na YouTubie po prostu i puścić. Także nie potrzebujecie do tego misiów. Natomiast jak już je mamy, dostaliśmy w prezencie, no to oczywiście fajnie się sprawdzają. No bo dziecko też może się tym bawić, czy teraz, czy później jak będzie większa, nie wiem jak ona się łączyła. Jak będzie większa, to też może tymi zabawkami się bawić. Także to zdecydowanie lepiej się u nas sprawdziło niż na przykład szumiś. I przechodzimy do kolejnej kategorii. I to będzie higiena lub przewijanie. I tutaj mam numer 1 aspirator do noska. Tutaj mam te wszystkie rzeczy. Aspirator do noska marki Neno. Wiem, że są też takie po prostu, to się chyba nazywa katarek i się to po prostu odciąga ten katar dziecku. Natomiast to jest naprawdę bardzo fajny, przydatny gadżet, ponieważ on, mam wrażenie, że lepiej niż takie do odkurzacza się sprawdza. No nie używałam tamtego, ale tak czytając opinię, myślę, że lepiej i jest to po prostu wygodne. Ściągamy sobie później te końcówki, myjemy i ten pojemnik i mamy znowu do użycia. Nie musimy jakoś tam kombinować z zakładaniem na odkurzacz czy z takim ustnym wyciąganiem. Także naprawdę bardzo fajny gadżet i on rzeczywiście dokładnie oczyszcza nosek. Dalej maść. Mam tutaj zapisane nawet maść, ponieważ mamy swoją ulubioną i to jest taki klasyczny linomak, który jest fajnie tłusty i nie podrażnia u nas, podkreślam, że u nas Nel nie podrażnia. Używaliśmy też, mam zapisane, Alantanu, ponieważ w szpitalu używaliśmy Alantanu również, no i fajnie się sprawdzał. Natomiast ta maść jest dużo bardziej wydajna i mam wrażenie, że taka właśnie fajnie tłusta. Także to jest nasza ulubiona. Co tutaj jeszcze mam? Waciki zapisane, ponieważ używamy, gdzie one są, na przemian wacików z chusteczkami i w sumie zapisałam te waciki głównie po to, żeby dać Wam znać, że jak Nel była młodsza, jak na początku jej życia, bardziej nam się sprawdzały waciki, ponieważ można było je namoczyć ciepłą wodą. A takie zimne chusteczki bardzo ją drażniły, denerwowała się, tym bardziej w nocy, kiedy była tam trochę śpiąca i już nie chcieliśmy jej mocniej rozbudzać, no to takie zimne chusteczki tak no nie do końca się sprawdzają, a waciki nasączone ciepłą wodą jak najbardziej. Natomiast chusteczki też są spoko i teraz już po prostu się chyba przyzwyczaiła i w ogóle nie ma marudzi, także używamy no przeważnie chusteczek, chociaż wacików czasami też zależy. Te akurat są naprawdę fajne, one mają, nie wiem, czy nie taki sam skład jak water wipes. Water wipes są w sumie tak najbardziej polecane, ale moim zdaniem są aż trochę zbyt mokre, po prostu cieknie z nich ta woda, a te są całkiem okej. I są akurat bezzapachowe, to jest Pampers Aqua Pure, także akurat teraz używamy takich chusteczek, używaliśmy też chyba jakiś Huggies. No mamy ten komfort, że Nel nie ma jakiejś wrażliwej skóry i nie podrażnia jej nic. Przynajmniej z tego, co już używaliśmy. Dobra, lecimy teraz z tekstyliami. Później na samym końcu powiem o takich dużych gadżetach, czy urządzeniach, czy sprzętach. Natomiast jeśli chodzi o tekstylia, no to to, co dla nas było bardzo ważne, to posiadanie dużej ilości pieluch muślinowych lub bambusowych. U nas najlepiej się sprawdzają bambusowe. Color Stories ma bardzo ładne bambusowe, akurat tutaj mam, ale nie wyprasowaną. Także ona tak średnio wygląda, no ale to nie ma znaczenia. W każdym razie ona jest, te bambusowe, zauważyłam, że są najmilsze, takie najdelikatniejsze, więc jeśli chcę położyć niunię, żeby na przykład spała na tym buźką, no to zdecydowanie wybieram te bambusowe. Muślinowe też się fajnie sprawdzają. Ta jest akurat uszyta na naszej szwalni z muślinu, z którego mamy koszulę.
ale też bardzo fajnie się sprawdza. I właśnie to są nasze dwa ulubione rodzaje, bo takie tetrowe pieluchy są dla nas troszeczkę zbyt drapiące. Natomiast, no tak jak mówię, u nas potrzebne jest dużo tych pieluch, ponieważ Nel ulewa i dosyć szybko one się brudzą. Także tutaj nie chcę też mówić na temat zdrowia, czy ona powinna ulewać, czy nie powinna, czy powinniśmy to konsultować. Konsultowaliśmy, także nie martwcie się, po prostu powiedzmy, że ulewa i to nam się naprawdę mocno przydaje. I tutaj właśnie w tematyce, może nie ulewania, ale ślinienia się, dużo śliniaczków. Bo Nelly, odkąd zaczęła się naprawdę, naprawdę mocno ślinić, teraz to już w ogóle pluje non-stop, no to przydaje się duża ilość śliniaczków. Nie mam tutaj żadnych, ponieważ wszystkie nasze śliniaczki wiszą na suszarce na pranie, ponieważ non-stop po prostu ich używamy, mimo że mamy ich dużo. Także tutaj też przydało nam się dużo śliniaków. I jeśli chodzi o ubranka, nie chcę tutaj pokazywać jakichś takich bardzo konkretnych, natomiast tak w skrócie, najlepiej nam się sprawdzają, zwłaszcza jeśli chodzi o takie piżamki, pajacyki rozsuwane, to też mówiłam w jakimś vlogu, że rozsuwane, ale takie, które są rozsuwane i od góry, i od dołu, najlepiej się sprawdzają, ponieważ wtedy przy przewijaniu dziecka nie musimy ściągać całego tego ubranka, jak to jest w przypadku takich, które są tylko od góry rozpinane, tylko rozpinamy sobie od dołu, rozsuwamy, zmieniamy pampersa i dosuwamy do końca. To jest akurat z Cap Al, tak, te piżamki. Dobra, lecimy dalej i tutaj mam kategorię inne i mam tutaj dwie rzeczy. No i to, co jest naszym must have'em, to są przypinki do smoczka. Tutaj mam akurat taką kuleczkową, też niestety nie wiem skąd jest, ponieważ dostałam ją w prezencie, ale to można we wszystkich takich dziecięcych sklepach dostać, chociaż lepiej nam się sprawdza taka materiałowa, ale Nel akurat ma przypięty smoczek do tej materiałowej, także już jej nie zabierałam. Na początku tego nie mieliśmy i ten smoczek był myty non-stop, chociaż wiem, że już teraz nie ma takiego podejścia, żeby za każdym razem wyparzać ten smoczek, umyć oczywiście, jakoś tam przepłukać, jak wypadnie, no ale dobra, nieważne, nie o tym teraz. W każdym razie jest to mega, mega przydatne, ponieważ dziecko często upuszcza ten smoczek, czy gdzieś tam się zdarzy, że on spadnie, a tak nie musimy non-stop go po prostu czyścić, tylko mamy przypinkę. Natomiast tak jak mówię, lepiej nam się sprawdza taka materiałowa, ponieważ no mam wrażenie, że nigdzie, jak wiecie, dziecko się przekręci, nigdzie się tam nie odciska, tak jak to. Natomiast te też są fajne, ponieważ tutaj też są takie miękkie te niektóre kuleczki i ona sobie czasami to gryzie, bawi się tym, także no mamy i taką, i taką. No i kolejna rzecz w tej kategorii inne, która jest również związana ze smoczkami, to jest pojemnik na smoczki. Jest wiele różnych rodzajów, tutaj mam akurat jakiś Baby Ono, kupiłam przy okazji jakichś zakupów online, nie pamiętam nawet w jakim sklepie, ale tego też jest duży wybór. No i jeśli podróżujecie z dzieckiem, czy nawet przemieszczacie się gdzieś, no zdarza się, że gdzieś ten smoczek upadnie, ten, którego aktualnie używamy, więc fajnie mieć taki pojemnik na smoczki, żeby też, nie wiem, po torbie gdzieś się nie walały te smoczki, także u nas się to przydaje. I przejdziemy do tej kategorii z największymi rzeczami. Tutaj mam napisane duże akcesoria i u nas bardzo się sprawdził w pierwszych 3 miesiącach życia sterylizator. To nie jest coś, co jest konieczne dla każdego, natomiast u nas też głównie z uwagi na to, że Nel była wcześniakiem, były takie zalecenia, żeby jednak zwłaszcza na początku jej życia, po każdym użyciu sterylizować butelki, smoczki. No i to robiliśmy faktycznie. Faktycznie to robiliśmy. Spory rachunek za prąd przyszedł, nie ukrywam, no ale zdrowie najważniejsze. Później oczywiście raz tam na chyba tydzień sterylizowaliśmy, więc teraz w razie potrzeby po prostu to robimy. Oczywiście można po prostu wyparzyć sobie te akcesoria, nie musicie mieć sterylizatora, ale my akurat w sumie też go chyba dostaliśmy i fajnie nam się przydał. Także dla nas to był must have, bo właśnie są też takie zalecenia, żeby przy wcześniakach jednak trochę większą wagę do tego przykładać. I ten sterylizator mamy marki Twist Shake. Tam też jest podgrzewacz do butelek, ale akurat z niego nie korzystaliśmy. Kolejna rzecz to jest bujaczek Baby Bjorn. Myślę, że większość mam go uwielbia, mam czy tatusiów, rodziców go uwielbia, ponieważ dzieci przeważnie bardzo go lubią, chociaż u nas Nel, jak zaczęliśmy ją sadzać, kurczę, nie wiem, jakoś po 2 miesiącu, czy troszeczkę później, to nie przepadała za nim, nie chciała, na takim nawet najniższym trybie, tym dla najmłodszych dzieci.
ale później go pokochała i uwielbia sobie w nim siedzieć, bawić się. Nie zawsze ma na niego oczywiście humor, no bo to jak każdy dziecko ma różne humory, natomiast naprawdę czasami jest to ogromne ułatwienie, kiedy chcemy coś zrobić, a dziecko nas po prostu widzi, bo sobie siedzi w tym bujatku, może się bujać, może się czymś bawić, natomiast ma nas w zasięgu wzroku i jest po prostu spokojniejsze. A w ogóle mi się przypomniało, jak mówiłam o tym Chico Baby Hug Air, o tym takim łóżeczku na kółkach, to jest w ogóle wielofunkcyjne, bo to też później jest, działa jako na przykład fotelik do karmienia dla mniejszego, dla większego dziecka, można to też sobie regulować wysokość, także naprawdę bardzo fajna sprawa, zerknijcie sobie. No i jeśli chodzi o nasz wózek, który my mamy, to jest Venici Tinum. Bardzo mi się podobały też aneksy, ale w sumie w ramach współpracy dostaliśmy ten wózek Venici i wybrałam kolor, który wtedy był dla mnie najładniejszy, czyli taki piaskowy beż. Jest bardzo ładny, praktyczny. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to, że aż tak bardzo nie amortyzuje wstrząsów, a my głównie na spacery chodzimy nie w mieście po chodnikach, tylko gdzieś tam za miastem, gdzie te drogi nie zawsze są równe, więc no mógłby troszeczkę lepiej amortyzować, ale jakąś tam taką delikatną podusię antywstrząsową kładziemy, czy tam jakiś śpiworek, żeby po prostu nie było tak twardo i wtedy, żeby główka się nie obijała, więc wtedy jest ok. Natomiast mógłby trochę lepiej amortyzować, ale jest bardzo zwrotny, łatwo się go składa, łatwo się go przewozi, tak jak Wam też jakiś czas temu mówiłam, my Fiatem 500 przez jakiś czas jeździliśmy we trójkę z Nel w foteliku, jeszcze z wózkiem, z Candy na kolanach, także działo się i wszystko się mieściło, także wózek fajnie się składa. Jeśli chodzi o fotelik, mamy model Maxi Cozy Coral 360 razem z bazą. Mówiłam Wam też o foteliku, który nie do końca nam się sprawdził w tym poprzednim filmiku, w tym poprzednim filmie, natomiast ten jest naprawdę genialny. Również dostałam go w ramach współpracy, ale kupiłabym go, naprawdę bym go kupiła, bo po tym jak mieliśmy problemy z tamtym, to Tomek był dowiadywać się w sklepie tak po prostu o poradę takiego specjalisty od fotelików i też bardzo nam właśnie polecał ten Coral 360, jest też ta baza, na tej bazie możemy sobie przekręcać ten fotelik w stronę drzwi, czy też w swoją stronę, nie wiem, jak na postoju potrzebujemy coś przy dziecku zrobić. Także to jest super plus to, że w tym foteliku jest taka wkładka, którą wyjmujemy z fotelika, ona chyba waży 700 kg mi się wydaje, więc jest naprawdę lekka i nie musimy wtedy wyjmować całego fotelika z auta, więc na przykład dla mnie, gdzie no nie chciałabym dźwigać tego ciężaru plus ciężar dziecka, jakby ciężar całego fotelika plus ciężar dziecka, to wyjmuję sobie tą wkładkę i mam dużo lżej, to jest mega wygodne. Jest też do niego taki pas, który możemy sobie tutaj tak na skos założyć, czy też na ramię i nieść dziecko w tej wkładce, także naprawdę, naprawdę genialny jest ten fotelik i też bardzo dobrze, bardzo wysoko jest w rankingu bezpieczeństwa. Kolejna rzecz to jest coś, co po prostu bez czego my się obejść nie możemy i jest to torba marki Pastelier dla mamy. To jest torba o nazwie Nadzieja, ona jest u nas codziennie w użytku, gdziekolwiek nie wychodzimy, nawet nie jakoś bardzo daleko, to zabieramy ją ze sobą, żeby po prostu mieć większość rzeczy pod ręką, natomiast jeśli wychodzicie tylko na takie spacery gdzieś wokół domu, no może nie będzie tak bardzo Wam przydatne, ale jeśli wyjeżdżacie z dzieckiem albo tak jak my często jeździmy, nie wiem, do pracy, na magazyn, czy właśnie do babci na pół dnia z małą, no to naprawdę to się bardzo, bardzo przydaje, bo ta torba jest niesamowicie pojemna, możemy sobie tutaj tymi paskami przypiąć do wózka, w ogóle nam się nie niszczy, mimo że, no tak jak mówię, codziennie używam, ona nawet teraz jest zapakowana, bo tam jest część rzeczy, które będziemy dzisiaj zabierać ze sobą. Jest naprawdę bardzo pakowna, jest tutaj na suwak, na takie zatrzaski również, także możemy w różne sposoby sobie ją zapinać. Tu po bokach ma kieszenie, na przykład na termos, tutaj często wkładamy jakąś butelkę, tutaj mam na przykład akurat podkład. Tu trzymamy pampersy, to co takie najbardziej potrzebne, jak gdzieś wychodzimy. No naprawdę dla mnie to jest totalny must have. I tutaj mamy jeszcze taki długi pasek. Oczywiście toreb do wózka jest mnóstwo różnych i nie mówię Wam, że musicie mieć tą konieczną, koniecznie tą konkretną. Natomiast u mnie to jest must have. Tym bardziej, że my już trochę zaczęliśmy podróżować z małą, a mamy zamiar więcej podróżować, także na pewno nam się jeszcze bardziej przyda niż teraz, chociaż no nie potrafimy się bez niej obejść. Kolejna rzecz to taka trochę randomowa,
dodatkowa suszarka na pranie. Wydawało nam się, że zmieścimy się na tej, którą mamy, że przecież bez przesady, mamy sporo tych ubranek do wszystkiego. Kurde, tego pranie jest tyle, że no naprawdę trzeba często je robić i faktycznie dwie suszarki się przydają, jedna na nasze rzeczy, druga na rzeczy Nel. I kiedyś ktoś właśnie napisał, że nie wiem, czy jestem złą matką, że tak często nie przebieram tego dziecka. Oczywiście nie każdy ma takie potrzeby, ponieważ jeśli na przykład dziecko nie ulewa, no to nie ma aż takiej potrzeby, tak? Ale u nas to ulewanie jest non-stop, więc wiecie, jak lekko gdzieś tam, nie wiem, jest plama, no to też jej od razu nie przebieram. Natomiast zdarza się, że ona ma, nie wiem, całą rękę mokrą, tak? Albo tutaj pod szyją jest mocno mokra. No i wtedy już ściągam jej to ubranko i nie będę go kolejny raz zakładała. No i tego prania robi się jednak bardzo dużo, plus pieluchy non-stop, tak jak mówię, i silniaki. Więc u nas ta dodatkowa suszarka na pranie bardzo się przydała. I ostatnia rzecz, która nie mówię, że musicie ją mieć, natomiast u nas się sprawdziła. I w sumie kupiliśmy ją chyba jak byłam w ciąży i jest to nawilżacz powietrza, mamy też oczyszczacz powietrza, ale mam wrażenie, że ten nawilżacz tutaj robi ma duże znaczenie. U nas w mieszkaniu, my to mieszkanie wynajmujemy, więc nie bardzo możemy coś zmienić i w tym mieszkaniu mamy wykładziny, mamy grube zasłony, w sypialni mamy też łóżko z zagłówkiem takim tapicerowanym, więc jest mnóstwo roztoczy kurzu na pewno, więc to wszystko się jakby tam kumuluje. Dlatego taki nawilżacz powietrza i oczyszczacz u nas zdaje egzamin. I naprawdę widzimy to, że jak ten nawilżacz chodzi, to Nel lepiej śpi. Nie ma też takiego chrapania u niej, jakby takiego, wiecie, nie słychać, żeby tam coś po prostu jej zalegało wtedy. Naprawdę rzadko to się zdarzy, jak używamy tego nawilżacza, także u nas faktycznie przy małej to się świetnie sprawdziło. No i dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten długi film. Mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie wyciągniecie, chociaż oczywiście polecam Wam wszystko tak przemyśleć sobie dokładnie. Jeśli może chcecie taką konkretną listę wyprawkową od A do Z, którą miałam, ale z wiedzą, co mi się przydało, a co nie ostatecznie. Jeśli znajdę tą listę, jeśli jeszcze jej nie usunęłam, to postaram się ją może na Instagramie udostępnić, bo tutaj w opisie pewnie by się nie zmieściła, jak jeszcze dodam linki do tych różnych rzeczy. No to dajcie znać. Może mi się uda właśnie na Insta nawet jakiegoś takiego screena tej listy zrobić. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Czekam na Wasze opinie. Co jest Waszym wyprawkowym must have? Co u Was się najlepiej sprawdziło? Pod tym filmem to piszcie. Co najmniej... Czy coś się nie sprawdziło, piszcie pod tamtym filmem i myślę, że to będzie taka fajna skarbnica wiedzy dla przyszłych mam. Także każdy tutaj coś będzie mógł według własnego uznania wybrać dla siebie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Kciuk do góry, jeśli tak, i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa pa!